Witam serdecznie, nazywam się Michał Domaszewski, jestem lekarzem rodzinnym. Jak pewnie wiecie, już 11 lat leczę, pracuję w, szpi, w różnych instytucjach zdrowotnych, dlatego powiem Wam teraz największe błędy przy leczeniu infekcji, jakie robią moi pacjenci i nie tylko moi pacjenci. Uwaga, zaczynamy. Numer jeden, najważniejszy błąd, jaki robią pacjenci, to to, że nie diagnozują tego, na jaką chorobę chorują. A przecież grypę leczy się inaczej niż COVID, niż RSV, niż przeziębienie. Te wszystkie choroby mogą mieć bardzo podobne objawy, ale leczenie przyczynowe jest inne. Więc powiem Wam szczerze, warto wykonać test. Broń Boże, ich tu nie reklamuję, bo są to testy różnych firm i sprawdzić, czy to jest grypa, czy to jest COVID, bo te objawy naprawdę mogą być po pandemii identyczne. A przecież leczy się inaczej. To bardzo mocno podkreślam. Drugi błąd to to, że źle się czujemy i zostało nam parę tabletek antybiotyku, więc od razu co robimy? Sięgamy po antybiotyk, bo się lepiej poczujemy. Błąd. Po pierwsze, antybiotyk jest na chorobę bakteryjną, a nie wirusową. Grypa, przeziębienie czy COVID to są choroby wirusowe. Są oczywiście wyjątki, kiedy można taki antybiotyk podać w chorobach wirusowych, zależy oczywiście jaki, ale nie będziemy o nich mówić. Zasadniczo nie bierzcie antybiotyków na własną rękę, zwłaszcza tylko dlatego, że macie infekcję. Kolejny błąd. Trzeci. Trzeci błąd, jaki wykonują pacjenci, to to, że nie odpoczywają, nie chodzą na zwolnienia. W związku z tym ta grypa, która mogłaby nawet sama ustąpić po tygodniu, przeciąga się, trwa tydzień, 10 dni, czasem nawet 2 tygodnie, potem dochodzi do zapalenia płuc. Dlaczego? Dlatego, że ktoś nie odpoczywał. Jeśli chcemy, żeby nasz organizm skutecznie bronił się i zwalczał infekcje, musimy mu dać czas i odpoczynek. Musimy się położyć, musimy się wyspać, musimy się dobrze najeść. Musimy się napić odpowiednią ilość wody, nawadniać się, a nie biegać do pracy, cały czas myśleć, e, nie daj Boże, jeszcze chodzić na siłownię i cały czas być w tym ruchu i mieć ten wysiłek intelektualny, wysiłek fizyczny. Nie, nie tym razem. Odpoczynek to jest klucz do wszystkiego. Czwarty błąd, e, według mnie, e, który już będzie kontrowersyjny, więc czekam na komentarze, to inozyna. Mówiąc bardzo ogólnikowo, jest to lek, który jest hitem. Bliżej nieokreślonych dla mnie przyczyn e, w, przy grypie i przy przeziębieniu. Słuchajcie, inozyny nie ma w żadnych zaleceniach oficjalnych przy leczeniu grypy, przeziębienia albo COVID. Nie ma, dlatego że inozyna jest po prostu nieskuteczna in vivo, czyli w organizmie ludzkim nie udowodniono, że podawanie jej w istotny sposób skróci nam infekcję albo zmniejszy objawy. Sory, bardzo was przepraszam. Kolejny błąd piąty już. To faszerowanie się w olbrzymich dawkach witaminą C. Oczywiście witamina C nie jest trucizną, chyba że ktoś naprawdę przesadzi z nią. Natomiast e, jaki to ma sens w skracaniu naszej infekcji? Niewielki, bo skrócimy dosłownie o kilka procent ten czas infekcji, podając witaminę C w dużych ilościach. Fakt, od tej zasady też są wyjątki, ale nie będziemy o nich mówić. E, więc. Wykupywanie zasetki złotych czasem od genialnych milionerów suplementowych, jak to często piszecie, którzy są tacy wspaniali cudowni, bo nie są związani z firmami farmaceutycznymi, tylko mają prywatny biznes. Wykupywanie tych e, drogich bardzo suplementów z witaminą C. Sorry, nie ma sensu. Istotnie nie wpłynie na długość Waszej infekcji. Sorry. Kolejny błąd, to już szósty, tak, bardzo częsty to to, że kupujecie syropy na kaszel. Oczywiście nie wy wszyscy, bo tutaj mam bardzo inteligentnych obserwatorów, subskrybentów, którzy wiedzą, że jak ma się kaszel suchy, nie kupuje się syropu na kaszel jaki mokry. I to jest bardzo częsty błąd. Nie wiem, dlaczego rodzice nie są w stanie bardzo często dzieciom Sprawdzić po prostu, jaki kupili syrop, i dziecko mając kaszel suchy dostaje syrop na kaszel mokry, który wręcz nie stopuje tego kaszlu, nie zatrzymuje go, tylko wręcz odwrotnie. Więc no, słuchajcie, nie róbcie tego. I tak samo, jeśli jest kaszel mokry, kiedy mamy mnóstwo zalegającej wydzieliny, którą chcemy odkaszlnąć, i w tym momencie podajemy syrop przeciwkaszlowy, który hamuje nam ten. Ten odruch kaszlowy, który jest de facto odruchem obronnym naszego organizmu, zatrzymujcie tą wydzielinę. Pacjentowi jest cięż, ciężej ją odkaszlnąć czy odkałsnąć, jak niektórzy mówią i po prostu tej wydziel, ta wydzielina zalega i zalega, a to nie jest zdrowe, żeby zalegała. To na razie tyle. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka.